Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam naszych gości. Może kolejno pan redaktor Piotr Semka, pan minister Piotr Naimski, pan minister Antoni Macierewicz, pan profesor Włodzimierz Suleja. Proszę Państwa, spotkaliśmy się, aby porozmawiać o postaci niezwykłej, o mecenasie, o panie premierze, o panu premierze Janie Olszewskim, premierze pierwszego niekomunistycznego rządu, ale zarazem człowieku, który był, można go uznać za symbol cywilnego, niezłomnego oporu przeciwko władzy komunistycznej. I proszę Państwa, konsekwencja przez całe życie. Myślę, będzie tu zaraz o tym mowa, bo to dom rodzinny, później okupacja, szare szeregi, powstanie warszawskie, a później od najmłodszych lat. Proszę Państwa, jakby w jednym, w kilku zdaniach powiedzieć coś o panu mecenasie. Myślę, że był to człowiek niepodległej Polski. Służył tej sprawie niepodległej Polski nawet w tych czasach, gdy zdecydowana większość w ogóle nie myślała o tym, że niepodległa Polska może jeszcze za ich życia wrócić. Wystarczy przeczytać dokumenty Polskiego Porozumienia Niepodległościowego jeszcze przed Radomiem, przed Ursusem i ten przymiotnik niepodległa. No wierny całe życie tej sprawie. I człowiek uczciwy, człowiek prawy. Ta wielka epopeja obrony więzionych, obrony tych, którzy byli na tyle odważni, że powiedzieć nie systemowi komunistycznym. Lata 60., 70., później ten czas Solidarności. Pamiętam, gdzieś kiedyś napisał takie słowa, jak jechał do Gdańska. Do Gdańska, był sierpień 80. roku, już strajki i ta szara, taka Polska wtedy i na budynkach, na kominach odczewa biało-czerwone flagi. On miał wtedy jedno skojarzenie. Powstanie warszawskie, którego był świadkiem z warszawskiej Pragi. Ta sama walka, ta sama sprawa. I on tej sprawie był wierny przez całe życie. I rzecz, która myślę, że musi tutaj być powiedziana, to już nie ten czas, którym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, ale my mamy szczególne zobowiązanie wobec pana premiera Olszewskiego. 4 czerwca 1992 roku. Obalenie jego rządu. Został obalony dlatego, jak sam o tym powiedział, bo nie chciał budowy niepodległej Polski na powiązaniu z systemem komunistycznym. Jak mówił, Polacy muszą mieć wiedzę o tym, kto nimi rządzi. Czy ludzie, którzy nimi rządzą, nie są powiązani z dawnym aparatem bezpieczeństwa, nie uczestniczyli w zniewalaniu Polaków. 4 czerwca to było powód odwołania rządu Olszewskiego. Dzisiaj, w 19 roku działalności Instytutu Pamięci Narodowej, prawda o tym systemie jest jawna. Archiwa komunistycznej bezpieki są otwarte, są udostępnione dla dziennikarzy, dla historyków. To jest realizacja tej misji, którą próbował pełnić pan premier Jan Olszewski. Jakże inna byłaby Polska, jakże w innym miejscu bylibyśmy, gdyby ta misja jego w 1992 roku nie była tak brutalnie przerwana. Szanowni Państwo, ja muszę Państwa opuścić. Dzisiaj rocznica powstania Armii Krajowej. Jadę na uroczystości do willi Jasny Tom. Willa, która była siedzibą NKWD. To miejsce, gdzie aresztowano, gdzie więziono, gdzie torturowano ludzi pokolenia Jana Olszewskiego po II wojnie światowej. Ale dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Ta wolna, niepodległa Polska jest dzięki takim ludziom jak
pan premier, jak mecenas Jan Olszewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Również w swoim imieniu witam panelistów wyjątkowych. I przechodząc do wątku zasadniczego, chciałem powiedzieć, że będziemy oczywiście mówili, będziemy mieli refleksję na temat osoby szczególnej, o której mówił tutaj pan prezes, o panu Janie Olszewskim, ale będziemy również mówili, chciałbym przynajmniej, aby tak to miało, żeby miało to taki wydźwięk o świecie wartości, w którym pan Jan Olszewski funkcjonował. To są dwa elementy nieodłącznie, w moim przekonaniu, ze sobą związane i stąd rozpoczynając pierwszą turę, chciałbym spytać o to, jak z państwa, z panów obserwacji, z panów wiedzy kształtuje się ten świat, w którym Jan Olszewski się formował. Świat związany z uwarunkowaniami rodzinnymi, przecież matka to stryjeczna siostra Okrzei, czyli bojownika PPS. Jak wyglądał świat związany z formowaniem w szkole II Rzeczpospolitej, szkole szczególnej. To jest drugi element, na który trzeba by w moim przekonaniu zwrócić uwagę. No i to, co się wiąże z doświadczeniem okupacyjnym. Jeszcze bardzo młodego wtedy człowieka, członka Szarych Szeregów, Orlika, który przecież, tak jak mówił pan prezes, ten punkt odniesienia, jakim było powstanie, przenosił potem już czas znacznie odleglejszy. Bardzo proszę, proszę panie ministrze, jeżeli można. Tak, bardzo proszę. Proszę Państwa, no to oczywiście w życiorysie, w analizie życia Jana Olszewskiego te kwestie, które pan profesor podniósł, muszą znaleźć swoje poczesne i być może nawet kluczowe miejsce, dlatego że młodość, otoczenie rodzinne, historia formuje każdego z nas, a zwłaszcza człowieka o takiej wrażliwości, a inteligencji, takim zakorzenieniu w dziejach ojczystych jak Jan Olszewski. Mało kto tak dobrze znał historię Polski, był tak nieprawdopodobnym pasjonatem historii Polski jak on. Ale od razu chcę powiedzieć, że był nie mniej wybitnym, a może nawet bardziej wybitnym, albo to rzadsza w naszym społeczeństwie wiedza, znawcą struktury i uzależnień systemu sowieckiego. A jak mało kto zdawał sobie sprawę z personaliów, powiązań, uwarunkowań i sposobów działania systemu sowieckiego i jak mało kto nie miał cienia złudzeń, że ten system wprawdzie się zmienia, ale nie ewoluuje, że przybiera różne maski, różne twarze, że czasami kładzie większy akcent na sprawy narodowe, czasami religijne, czasami nawet obyczajowo związane ze strukturą biologiczną, ale jego zasada, istota zmierzająca do zdominowania Europy Środkowej i Europy w ogóle, ta zasada imperializmu sowiecko-rosyjskiego się nie zmienia w żaden sposób. Mówię o tym dlatego, że gdyby nasza debata się, tak powiem, wyłącznie skoncentrowała na prehistorii, na dziejach rodu Okrzejów, fascynujących, nie ma wątpliwości, że Stefan Okrzeja był jego bohaterem, jego dzieciństwa, po prostu bohaterem jego dzieciństwa. Dzieje jednego pocisku to była książka, którą wertował w tej z powrotem, a jego autorka jego biografii, która mam nadzieję, czy jego wspomnień, które mam nadzieję wkrótce się ukażą, czytała mu Dzieje jednego pocisku w ostatnich godzinach jego życia. I on po prostu chłonął tę książkę tak wtedy, kiedy miał kilkanaście lat, jak i wtedy, kiedy zbliżał się już do końca swojego życia. Więc ja nie wątpię o tym znaczeniu, podobnie jak gigantyczne znaczenie miało to, że był trzy pokolenia jego przodków to byli kolejarze, ale zawód, misja, służba
na kolei, to wtedy była część elity pracowniczej ówczesnego społeczeństwa. To była misja służby i utrzymywania struktury społecznej w nieustannym funkcjonowaniu. To było, że tak powiem, obowiązek. Zresztą słowo obowiązek towarzyszyło mu też do końca życia. To ostatnie zdanie, nie mam obowiązku się poddać, to jest zdanie, które streszcza całe jego życie i wychowanie, i sięga do samych źródeł wychowania. Tam jest i tradycja drobnoszlachecka, tam jest właśnie i dorobek społeczeństwa wiejskiego właśnie po matce i po okrzejach. Tam jest przede wszystkim wielki mit, wielka epopea walki zbrojnej o niepodległość, którą postaciował Okrzeja. Ostatnie słowo w tej materii. W tych wspomnieniach on mówi, że ktoś kiedyś mu powiedział, czy on chciał być następcą Okrzei. Na to Olszewski mówi, to jest ideał. To jest, ja nigdy nie śmiałem dorosnąć do tak wielkiego i wspaniałego czynu, jak ten, który realizowały oddziały bojowe PPS i bohater naszych czasów, Stefan Okrzeja. Panie dyrektorze, to może teraz... Może... Bardzo proszę, panie dyrektorze. Może warto opowiedzieć, że Stefanów Okrzejów było dwóch. I po straceniu Stefana Okrzei, o którym przed chwilą mówiliśmy, urodził się w rodzinie Okrzejów najmłodszy syn. Matka dała mu imię Stefan. I ten Stefan Okrzeja był oficerem lotnictwa w dwudziestoleciu międzywojennym. I on był tym dla Jana Olszewskiego w dzieciństwie widomym, spotykanym w domu znakiem polskiego państwa. Jest w tej historii premiera Olszewskiego na początku, jest rzeczywiście korzeń służby harcerskiej. Ten jego udział w szarych szeregach, on miał wtedy 14 lat w 1944 roku i był przeznaczony do funkcji łącznika. A powstanie, jak wiemy, na Pradze nie wybuchło, walki się nie rozpoczęły. Mobilizacja nie nastąpiła, ale ten 1 sierpnia 1944 roku to jest to, co Jan Olszewski pamiętał, zostało to przez pana profesora przywołane, ale też inne wspomnienie z tego 1 sierpnia, wieczoru 1 sierpnia, które Jan Olszewski opowiadał, myślę, że bardzo ważne dla niego się stało, to jest wspomnienie z miejsca koncentracji oddziałów Armii Krajowej na Pradze, jednego z miejsc. To była szkoła na Brudnie i młodzi ludzie tam się zebrali. I przyszedł w pewnym momencie młody oficer, który wydał im rozkaz rozejścia się. I to było poczucie ograniczenia. Pewnego ograniczenia i konieczności liczenia się z okolicznościami. Jan Olszewski był twardy, niezwykle twardym człowiekiem był. Miał pogląd jednoznaczne. Celem premiera była niepodległa Polska, a równocześnie był człowiekiem praktycznym. Był człowiekiem praktycznym, starającym się wykorzystywać wszystkie możliwości, które były w danej chwili i w danej sytuacji dostępne dla przybliżania tego celu.
I połączenie tych dwóch cech prowadziło do tego, że był Jan Olszewski spiritus movens bardzo wielu, jeżeli nie większości aktywności, które były podejmowane publicznie, a czasem niepublicznie, w oporze bezpośrednim wobec władzy komunistycznej, a czasem niekoniecznie bezpośrednim, ale w każdym bądź razie je inicjował, czasem współorganizował, czasem podsuwał pomysły, a zawsze doradzał. Był autorytetem, miał charyzmę. Był autorytetem w taki to sposób, że uznawali jego przywództwo ludzie pokolenia międzywojennego, starsi od Jana Olszewskiego, ale uznający jego charyzmę, jego przywództwo. Bo przecież to pokolenie dwudziestolecia to byli ludzie, którzy byli ciągle jeszcze aktywni życiowo w latach 50., 60., 70., a Jan Olszewski był dla nich punktem odniesienia. Wydaje się, że ten jego autorytet i Jan Olszewski premier jako punkt odniesienia dla tych wszystkich, dla których Polska niepodległa jest celem, jest ważna, nie odszedł. On pozostaje. Pozostanie i będzie wzorem w dalszym ciągu, jak był za swojego życia. Jest to człowiek, który przenosił do naszych czasów, naszego pokolenia, przenosił wzorce, przenosił mit pokolenia poprzedniego. Był łącznikiem między pokoleniami. Tacy ludzie zdarzają się nieczęsto, a on takim był. Jest to bardzo istotne, co tutaj pan minister powiedział, natomiast w wątku tym rodzinnym, o którym mówił tutaj pan Macierewicz, w wątku harcerskim podniesionym poprzednio, jeszcze powinien, tak jak mówiłem to na początku, wybrzmieć ten element trzeci, stąd moje pytanie do pana redaktora. Jak pan mógłby, też posługując się tą wiedzą pozaźródłową, wskazać na, czy pan dostrzega wpływ szkoły, tamtej szkoły, która przecież była odmienną od tego, co nastąpiło później i też musiała wpływać na wartości, te wartości, które zostały przeniesione potem z poprzedniej do tej następnej epoki. Wyznam państwu, że mam taki nawyk, aby przy opisywaniu dziejów zawsze próbować zdefiniować pokoleniowo bohaterów wydarzeń. I w tym sensie przedstawiciel pokolenia urodzonego w 1930 roku w naturalny sposób kojarzył mi się z moją świętej pamięci mamą, która urodziła się w roku 1927, czyli była 3 lata młodsza. Przeszła powstanie warszawskie. W powstaniu warszawskim zginęła jej siostra. Znaczy wyszła po wodę i nigdy nie wróciła. Przez wiele lat jeszcze mama łudziła się nadzieją, że może gdzieś żyje w Ameryce Południowej, w Australii. Tak to wówczas bywało. I dlatego, gdy pomyślałem sobie o dzisiejszym spotkaniu, pomyślałem, że warto byłoby Jana Olszewskiego przedstawić na płaszczyźnie trzech jak gdyby rówieśników. Wszystkich urodzonych w roku 1930. A tak naprawdę czterech. Pierwszy to jest przyjaciel jego, Józek Łukaszewicz, który razem z nim uczestniczył w obronie, w straży, która w PSL-u broniła drukarni Gazety Ludowej. To jest zresztą to będzie miejsce, na którym jest obecnie
Dawna redakcja Ekspresu Warszawskiego i Przeglądu na rogu Laszyńskiej i Jerozolimskich. Tam była drukarnia, 500 metrów dalej był budynek PSL-u. Do dzisiaj tam stoi, nie ma żadnej tabliczki niestety. I oba te budynki były bronione szczególnie mocno w dniach, kiedy UB wiedziało, że będzie publikowany stenogram, w którym są rzeczy wyjątkowo niewygodne, ponieważ wówczas jeszcze władze tolerowały taki zwyczaj, że nie cenzurowano przemówień posłów, to posłowie wykorzystywali przemówienia sejmowe, aby móc opowiedzieć o zbrodniach UB na działaczach PSL-u w terenie. I wiadomo było, że jeżeli UB dowiadywało się o tym, że danego dnia jest jakiś groźny tekst, to wtedy można było się spodziewać napadu, niby chuligańskiego, ale który miał zatrzymać na przykład pracę maszyn drukarskich. I wtedy ta straż, w której uczestniczył Jan Olszewski i Józef Łukaszewicz, była bardzo ważna. Józef Łukaszewicz został wyrzucony z liceum i w roku 1948 roku zdecydował się o wyjeździe w te miejsca, gdzie jeszcze walczyli żołnierze wykręci i dołączeniu. On odradzał mu to, mówił, że lepiej poczekać w warunkach takiej konspiracji miejskiej do wybuchu ewentualnej wojny z Amerykanami, a nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. On, ponieważ już był wyrzucony z liceum, no to jak gdyby miał ułatwione zadanie. Wyjechał do jednego z oddziałów. Nawet Januszewski nie wiedział, który to był oddział. Dowiedział się od rodziny, że on został zatrzymany i zamordowany przez UB. I to był pierwszy przedstawiciel jego pokolenia. Drugim przedstawicielem był Rafał Ganganowicz, który uciekł z Polski, też z konspiracji licealnej pod wagonem jadącym do Berlina. Dostał się do zachodniego Berlina, walczył jako najemnik, ale zawsze starał się walczyć z komunizmem. I wreszcie trzeci przypadek, będący kontrastem dla Jana Olszewskiego, to jest Leszek Moczulski, który po wojnie próbował drogi Wallenroda, wstąpił do PPL, został usunięty z niego. No, jak się okazuje, jednak takie niedobre próby miały potem konsekwencje w przyszłości. Jeszcze gorsze. I cechą wspólną tego pokolenia, którym też odnoszę się do mojej świętej pamięci mamy, było to, że byli to ludzie, którzy byli ludźmi, którzy otarli się o świat starszych, ja to nazywam pokoleniem młodszych braci. To pokolenie młodszych braci właśnie w 1030 w największym stopniu zasiliło tą ostatnią falę konspiracji harcerskiej, licealnej. To byli ludzie, których wyaresztowywano w latach 48, 50, 53 i oni płacili potworną cenę, ponieważ działali już nie mając tego doświadczenia konspiracyjnego, a jednocześnie ściągając na siebie najbardziej bestialskie tortury. No i także złamanie, bo bardzo dużo z nich trafiło do obozu w Jaworznie. Otóż możemy zrozumieć Jana Olszewskiego, jeżeli widzimy ten fenomen jego rówieśników, którzy w tym zderzeniu z komunizmem albo trafiali na margines, albo w ogóle zapominałem na przykład, że z tego pokolenia wywodzi się bardzo dużo ludzi, które trafiło do batalionów górniczych tak zwanych. To byli ludzie, którzy tracili nogę, ponieważ kierowano ich na najbardziej niebezpieczne. Bardzo często ci ludzie, no to też jest brutalna prawda w tamtych czasach, staczali się, znaczy bardzo często uciekali w alkohol, nie mogli znaleźć pracy, nie mogli egzystować. Czasami po prostu nie mogli znieść tego komunizmu w takim egzystencjalnym charakterze, to znaczy po prostu tracili ochotę do życia, krótko mówiąc. I teraz Jan Olszewski te wszystkich zagrożeń ominął, ale nie ominął po to,
aby spokojnie żyć, wmontować się, tak jak na przykład wmontowało się bardzo wielu ludzi odważnych w czasie wojny, ale potem latami ugrzęzło w tym paksie. Na początku to niby była taka forma znalezienia dla siebie miejsca w świecie, w którym AK-owska legitymacja czy NSZ-owska odcinała możliwość, a potem już jak gdyby w tym świecie paksu nie potrafili z niego wyjść. No, mówię o rozmaitych emanacjach tego typu realizmu. Jan Olszewski był kimś, kto bardzo szybko zaczął spłacać dług temu pokoleniu, które jak w wierszu Herberta czuło się ich wzrok na sobie. Wzrok jako wymóg pewnego wyjścia ponadprzeciętną, złamania bariery strachu. I w tym sensie to, że on stał się tym jednym z pierwszych warszawskich obrońców obok Władysława Siłynowickiego i Stanisława Szczuki, to było właśnie to jego spłacanie pokolenia. Tak jak wcześniej artykuł po prostu na spotkaniu ludziom z AK był bezpośrednim pierwszym spłacaniem tego długu. Długu pokolenia młodszych braci, dla których pamięć o tym starszym pokoleniu wymordowanym, czy to w katowniach Gestapo, czy w katowniach NKWD, czy UB, było czymś bardzo ważnym, o czym zazwyczaj nie mówiono głośno. To były rzeczy, które ludzie rozumieli, które może jakoś błysnęły wokół w czasie spotkań 31 sierpnia na Powązkach, przepraszam, 31 lipca oczywiście, ale o których się nie mówiło wprost, ale to były rzeczy, które bardzo dokładnie się czuło. I ja w rozmowie, rozmawiałem z panem Janem przy zbieraniu materiałów do książki My Reakcja i to poczucie właśnie, że się było temu pokoleniu wojennemu coś, że on czuł się, że jest coś winien temu pokoleniu, ja w tych rozmowach odczułem bardzo wyraźnie. Bardzo dziękuję, ale to spłacanie długu też wiąże się, o czym tutaj warto powiedzieć, z faktem, o którym mówiłem, że jego w szkole, tej wczesnej, przedwojennej, uczono bardzo prosto młodego człowieka miłości do ojczyzny. To jest niemodne patriotyzmu. Uczono czegoś, co wtedy było oczywiste. I stąd obok tej naturalnej, dziecięcej miłości do swojego kraju było poczucie niepodległości jako swoistej wartości. I stąd, jeżeli mówimy o spłacaniu długu, jak pan redaktor to powiedział, zarówno do pokolenia owych starszych braci, których był jakim... Tak, również, który był następcą, więc właśnie. To w sumie musi się rodzić pytanie, bo on szedł naturalnym tropem. Służba, właśnie ten element służby też jako wartość, która się tutaj pojawia. Służby harcerskiej. Czy potem związków z PSL-em. I potem jest, no, w sposób naturalny trzeba się adaptować do sytuacji, w której się znalazł. Przepraszam, panie profesorze, ale... Znaczy właśnie na tym polegał fenomen. No ty mówiliśmy, że on się nigdy nie adaptował. Odwrotnie, jeżeli można, panie profesorze. On adaptował różnorodne przejawy życia, których w pełni nigdy nie akceptował, żeby z nich wydobyć to, co może służyć budowie niepodległości. I w tym sensie nawet bym się ośmielił z całym szacunkiem rozważyć, czy on spłacał dług. Moim zdaniem on nie spłacał żadnego długu. On budował niepodległość Rzeczpospolitej. To nie była żadna sentymentalna czy uczuciowa reakcja na obowiązek wobec przeszłego pokolenia. To było wydobywanie z ofiary tamtego pokolenia narzędzi do budowy przyszłości. On nie był człowiekiem sentymentalnym, on nie był człowiekiem naiwnym, on nie był człowiekiem uczuciowym. Oczywiście bardzo przeżywał różne rzeczy, ale nigdy uczucia nie wpływały na jego decyzje. Jego decyzje były twardo zakorzenione w analizie rzeczywistości geopolitycznej, społecznej, gospodarczej i ludzkiej, co bardzo ważne. Umiał wydobyć z każdego człowieka to,
to, co dobre, lub uznać, że na danym etapie ten człowiek się do walki w ogóle nie nadaje i trzeba jeszcze poczekać ileś tam lat. Ludzie, których zgromadził wokół siebie jako zespół obrońców, bo dodajmy do tego jeszcze Lisa Olszewskiego, dodajmy przede wszystkim Andrzeja Grabińskiego, bez którego ten zespół w ogóle by nie mógł funkcjonować. Oni wszyscy byli po doświadczeniu II wojny światowej. Andrzej Grabiński, wspaniały obrońca, wielki człowiek, oficer kontrwywiadu Armii Krajowej. Każdy z nich, Władysław Siła-Nowicki, przecież inspektor Inspektoratu Puławskiego Wolność i Niezawisłość, prawda? To byli wszyscy żołnierze Armii Krajowej lub różnych konspiracji połakowskich. Oni dalej walczyli. Oni nigdy nie zaprzestali działań na rzecz niepodległości. I tutaj ostatnia uwaga tylko. Była tu taka formuła, ktoś powiedział, że on także wierzył w niepodległość wtedy, kiedy wszyscy zaprzestali, też utracili tę wiarę. Może wszyscy z jakichś zespołów gazetowo-intelektualnych, ale nie ci wszyscy, których on przez cały czas wierzył i obserwował. Proszę Państwa, podczas imienin Jana w czerwcu 1976 roku wśród 60 osób tam obecnych, jedyny Jan Olszewski powiedział: zobaczcie, przyszedł moment przełomu. Robotnicy nigdy się nie zgodzą na te podwyżki. Stoimy wobec następnego etapu walki o niepodległość. Nikt w to nie wierzył, bo wszyscy mówili: a kiełbasa, a to nieważne, a to nieistotne, poburzą się i zaprzestaną. A on wiedział, jaka jest socjologia niepodległości. I ta socjologia go prowadziła do działań. Może warto w tym momencie rzeczywiście przypomnieć tę inicjatywę Jana Olszewskiego powołania Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Bo Polskie Porozumienie Niepodległościowe wyprzedziło ta inicjatywa Jana Olszewskiego wyprzedziła epokę, która nadeszła, czy którą zauważyliśmy, że nadeszła w czerwcu 76 roku. A on, tak jak to przed chwilą powiedział Antoni, on na podstawie swojej chłodnej analizy tego, co działo się w Polsce, tego, co działo się w Związku Sowieckim i w relacjach wschód-zachód w tamtym czasie, doszedł do wniosku, że to jest ten czas, kiedy warto zaryzykować, to warto to odpowiedzieć tutaj, warto zaryzykować coś, co wydawało się wtedy no, nieomalże walką na bagnety. To znaczy PPN, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, nie dość, że zaczęło formułować teksty programowe po prostu wychodzące z idei niepodległości, niepodległego polskiego państwa i przygotowujące konkretne działania, które powinny być podjęte dla odzyskania niepodległości. Ale nie dość tego, te teksty były drukowane, były powielane. To było coś, za co generalnie rzecz biorąc można się było spodziewać, że jeżeli na to wpadnie Służba Bezpieczeństwa, bezpieka, to autorzy i drukarze pójdą na długie lata do więzienia. I Jan zdecydował, że to jest Jan, który był, tak jak poprzednio powiedziałem, był praktyczny bardzo, był pragmatyczny, ale w tym momencie uznał, że jest czas. Czas ku temu, żeby przekroczyć pewne też i tabu w tych pewnych środowiskach, w szczególności warszawskich, że no nie warto, że nie można, że trzeba, prawda, że nie warto tak ryzykować. Nie, Jan zorganizował konspirację i to skuteczną konspirację. Jak się okazało, że wydarzenia czerwcowe, prawda, Komitet Obrony Rumunii i tak dalej, to wszystko nastąpiło, to co te na dwa dni przed wydarzeniami w Ursusie Jan to powiedział publicznie: teraz spodziewajcie się przełomu. No i ten przełom się rozpoczął. Nie to, że nastąpił dwa dni później, ale się rozpoczął. Sytuacja diametralnie się zmieniła. Jan był świetnym analitykiem. Jan był nie tylko Olszewski obrońcą. Był oczywiście obrońcą. Świetnym. Był mecenasem. Ale Jan był politykiem. A w tej politykowaniu był wizjonerem.
Był rzeczywiście wizjonerem. I to powoduje, między innymi to powodowało, że ta grupa obrońców, adwokatów, to jest tak jak, to, tak jak Antoni to opisał, to byli ludzie, którzy byli dorośli w czasie II wojny światowej i w konspiracji wojennej, a Jan był dzieckiem w czasie II wojny światowej, ale oni uznali jego autorytet i przywództwo. Czyli próbując nie rekapitulować, ale niejako stwarzać płaszczyznę do dalszego punktu wyjścia. Więc niepodległość, tak jak panowie mówią, była oczywistością. To nie było coś abstrakcyjnego, tylko coś, co jest na horyzoncie. Byłem głęboko przekonany, że źródła tej niepodległości są żywe w narodzie polskim. Tak, i przetrwały. To nie jest, tak powiem, jakaś domkiszoteria, że to nie jest coś zupełnie nierealistycznego. Nie, to tkwi, to ma siłę, to prędzej czy później da się, tak powiem, ukształtować w państwo polskim. Ale w takim razie proszę powiedzieć, no bo siłą rzeczy takie pytanie się narzuca. Bo tu pan minister mówi, twardy realista i wizjoner jednocześnie. Czy możemy mówić o takiej swoistej syntezie? Z jednej strony właśnie realisty, z drugiej romantyka. Czy te elementy się pojawiają? Proszę bardzo. Przepraszam, ja nie chcę się spierać, ale ja bym nie używał słowa wizjoner, bo chociaż rozumiem intencję i ją w pełni podzielam, no to to słowo samo w sobie ma także konotację właśnie takiego nierealistycznego, ja wiem, takiego nierealistycznego i jakkolwiek byśmy wiedzieli, że nam chodzi o coś innego, to ono narzuca to skojarzenie nierealizmu, a ponieważ jest teraz próba ubrania Jana Olszewskiego w takie szaty szlachetnego, dobrego, uczciwego, ale bezradnego w istocie wobec brutalnej polityki, zupełnie nie dającego sobie rady, zagubionego gdzieś tam człowieka, który, on był uczciwy, to musiał, przecież nie umiał kompromisów zawierać, a polityka wymaga kompromisów, a to wszystko jest nieprawda. Jan umiał genialnie zawierać kompromisy, jeżeli była na nie przestrzeń i jeżeli one się opłacały, ale w momencie, który był dla niego momentem życiowym, jakim był 4 czerwca, wiedział, że nie ma miejsca na kompromis, dlatego, bo przesłanie, które niósł, będzie nieporównanie bardziej owocne i zbuduje polski ruch niepodległościowy wtedy, gdy będzie czyste, a nie wtedy, gdy zawrze się kompromis i się unurza w cały ten program i cały ten dorobek w czymś, co jest jego przeciwieństwem. Ale i dlatego się nie poddał. To może jest tak, że rzeczywiście to wizjonerstwo Jana, jak powiedziałem, można to określić inaczej rzeczywiście. To znaczy Jan miał niezwykłą zdolność do nieprzewidywania. Nie, to swoją drogą. Chodzi mi o to, że miał zdolność czynienia projektów politycznych, przygotowywania projektów politycznych, takich, które były czasem wykraczające poza wyobrażenia, że tak powiem, jego najbliższych współpracowników albo obserwatorów. No, wydaje mi się, że tak to rzeczywiście było, a one były jego zdaniem, a potem się okazywało, że słusznie, działaniem praktycznym i pragmatycznym. Ja pamiętam Jana Olszewskiego jeszcze z jednego rysu, okresu. To był bardzo taki burzliwy okres, czyli okres lat 89-90. I dzisiaj starannie już zapomniano o takich pomysłach, aby zamienić ruch Komitetów Obywatelskich Solidarności w jakiś taki, żartowano wówczas, BBWF, w sensie bolcerowiczowski blok współpracy rządu. To był taki pomysł, żeby ten wielki ruch Solidarności zamienić w coś w taki, no właśnie, który będzie pasem transmisyjnym od rządu Tadeusza Mazowieckiego i Leszka Balcerowicza w dół, prawda? I ci wszyscy ludzie mieli jak gdyby oswajać te doły z tym, jakie są aktualne wyzwania dyktowane z góry. No Jan Olszewski był człowiekiem, który traktował Solidarność bardzo serio. I właśnie dlatego, że traktował ją serio,
to wzburzyło go tego typu myślenie, że no, robotnicy byli dobrzy, żeby wynieść oświecone elity do władzy, a potem no, moi dobrzy ludzie, no to teraz wam powiemy teraz, co dalej z tym zrobić. I proszę pamiętać, że te stenogramy, zresztą one zostały wydane książkowo, szkoda, że tak rzadko do nich zaglądają historycy i publicyści, pokazują, jak wówczas wszelkie próby przeciwstawienia się takim próbom instrumentalizacji wywoływały wściekłe reakcje Adama Michnika, Henryka Wójca, Jana Lityńskiego. Jan Olszewski był wówczas punktem oparcia dla tych wszystkich, którzy uważali, że Komitet Obywatelski Solidarności mają jeszcze dużą rolę do odegrania. W tym sensie Jan Olszewski był politykiem, który no i w tej jak gdyby roli dotarł do roku 91, kiedy to ostatecznie po porażce misji, też wygumkowana absolutnie porażka misji tworzenia rządu przez Bronisława Geremka. No, to był polityk, który zderzył się z niezdolnością do stworzenia gabinetu Lech Wałęsa. Tak naprawdę, mając zawsze bardzo duże psychiczne uzależnienie od Bronisława Geremka, na niego postawił. Jan Olszewski był dla Wałęsy nieprzyjemnym drugim wyborem. On już podejrzewał, że będzie problem. Być może przeceniał jeszcze tą taką, która wizerunek Jana Olszewskiego jako osoby takiej troszeczkę niezgłowatej. Tutaj chyba, szczególnie jak się pamięta wówczas dwór Lecha Wałęsy, na którym wielu jego doradców jak gdyby patrzyło na polityków, w jakim stopniu oni mogą być narzędziami. I tutaj Lech Wałęsa niechętnie zgodził się na Jana Olszewskiego, a potem już z każdym dniem coraz bardziej tej misji rządowej nie akceptował i coraz bardziej ulegał podszeptom, żeby jak najszybciej tą łódkę wywrócić. Jeśli można, w tej chwili jeszcze próbując tu postawić następną kwestię. Otóż jest bezsporne, że ideałem, podstawową wartością dla Jana Olszewskiego była niepodległość, niepodległa. Rodzi się w związku z tym pytanie, w świetle również tego, o czym mówi pan redaktor, czy w takim razie gabinet Jana Olszewskiego możemy z pełną odpowiedzialnością traktować jako pierwszy gabinet Polski niepodległej. To raz. A po drugie jest pytanie, które z tego musi wyrastać i prosiłbym tutaj również o refleksję na ten temat. Jaki kształt niepodległy w ocenie panów, jak niepodległą sobie Jan Olszewski wyobrażał? Bardzo proszę. No, ponieważ jak słusznie tutaj Piotrek powiedział, był realistą, w związku z tym, a nie idealistą, nie właśnie człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, w związku z tym to nie było tak, że dopasowywał swoje działania do jakiejś wyidealizowanej wizji. A niepodległość ma bardzo praktyczny kształt i praktyczne odzwierciedlenie w życiu społeczno-politycznym. Myślę, że rzeczywiście ten gabinet, o którym on sam mówił, że jest gabinetem jego, że tak powiem, autorskim, prawda, że nie jest koalicją, chociaż przecież faktycznie był, miał zaplecze koalicyjne, partyjne, było Porozumienie Centrum, które odegrało największą rolę w, tak powiem, w forsowaniu jego kandydatury. Niewątpliwie było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, którym był bardzo silnie, tak powiem, było bardzo silnie zdeterminowane przynajmniej większość Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego dla forsowania tej kandydatury. Było Porozumienie Ludowe, był Klub Solidarności. No to były te bezpośrednie, to było to najtwardsze zaplecze Jana Olszewskiego, wyrastające z pierwszych wolnych wyborów. Pamiętajmy, że to miało olbrzymie znaczenie dla niego samego. On nie chciał brać udziału w polityce atrapowej.
On nie chciał brać udziału w polityce, która wyrastała z, tak powiem, nominacji komunistycznej. Nie był w Sejmie kontraktowym. Nie był w Sejmie kontraktowym, nie głosował, nie, nie, miał, nie brał, tak powiem, nie robił sobie zdjęcia z Lechem Wałęsą. Nie chciał być cudzym narzędziem, bo uważał, że to jest operacja, w której nie dlatego, że ona jest brzydka, niedobra, że ktoś tam ma jakieś złe konotacje. Nie, to nie, nie miało dla niego znaczenia. Dla niego znaczenie miało to, że układ sił przy Okrągłym Stole z góry determinował. Gospodarzem Okrągłego Stołu był po prostu pan Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski i z góry było wiadomo, że ten, to było skazane na budowę PRL-BIS. I w związku z tym on mógł radzić, on mógł przekazywać swoje informacje i swoje stanowisko, ale on na pewno nie chciał być członkiem tego układu. A wolne wybory dawały mandat. I on genialnie umiał te wolne wybory, które były przecież dały straszliwie rozproszkowaną scenę, zwłaszcza prawicową, zwłaszcza niepodległościową, zwłaszcza solidarnościową, umiał wykorzystać wszystkie możliwe, cały potencjał, jaki w tym tkwił, do objęcia teki premiera i następnie rozpoczęcia, bo tu jest kształt niepodległości, w tych reformach, które wprowadził. Przede wszystkim sprawy socjalne. Przede wszystkim sprawy socjalne. Uratowanie polskiego rolnictwa, czyli ceny minimalne na rolnictwo. O tym bardzo mało się pamięta, a to był jedna z kluczowych jego decyzji. Rolnictwo polskie wtedy było niszczone na skutek decyzji Okrągłego Stołu gigantycznym zalewem płodów rolnych, które bez cła wpływały do Polski i rujnowały polskich rolników. Po prostu rujnowały. A więc pierwszy akt to jest wprowadzenie cen minimalnych na rolnictwo. Drugi akt to jest uratowanie polskich finansów przez deprecjację złotówki, ułatwienie polskiego eksportu. Trzeci akt to jest zablokowanie złodziejstwa, tak zwanej prywatyzacji. To nie miało nic wspólnego z prywatyzacją. To była po prostu kradzież majątku narodowego przez mafie, które od lat się przygotowywały do wielkiego skoku umożliwiającego rozgrabywanie. Pamiętacie państwo, nie pamiętacie, to przypomnijmy, tyle jest wart zakład produkcyjny, ile ktoś za niego chce dać. To było główne hasło, które wtedy dominowało. Czyli złotówkę daje, sprzedajemy Żerań za złotówkę i już, prawda? Złotówkę dają za Hutę Warszawa, sprzedajemy za złotówkę. PWN złotówkę, sprzedajemy PWN za złotówkę. To była grabież miniana, która została przez niego zablokowana, prawda? I wreszcie geopolityka. Geopolityka rozumiana przez NATO i Sojusz Strategiczny z Stanami Zjednoczonymi, ale i geopolityka rozumiana przez otwarcie na wschód. To był gabinet, który jako pierwszy rząd w historii uznał, nie w historii Polski, w ogóle w historii, uznał niepodległe państwo ukraińskie. Niełatwa decyzja, trudna bardzo decyzja. Pierwszy. Trudna bardzo decyzja. Decyzja, która doprowadziła do długich, chyba 12 godzin dyskutowaliśmy wtedy nad tą sprawą, bo naprawdę trudna, bo związana się z uznaniem przez rząd niepodległej Polski, nie atrapowy, granicy ówczesnej. Naprawdę bardzo, bardzo trudna. On był świadom wszystkich uwarunkowań. I otwarcie przede wszystkim na Białoruś, na rząd pana premiera Kiebicza i prezydenta, bo tak to trzeba nazwać, prezydent Szuszkiewicza. Proszę, bardzo przepraszam pana prezydenta Szuszkiewicza, że się zaplątałem językowo. Szuszkiewicza, która pozwalała na, że tak powiem, budowę tego przedmurza między Polską a rozpadającą się wówczas Federacją Rosyjską, bo tak Pan Bóg dał, że w tym samym czasie, kiedy ten gabinet obejmował władzę, rozpadł się właśnie Związek Sowiecki. To był dokładnie ten sam moment. I ta geopolityka to był nie tylko Zachód, to była także bardzo aktywna polityka wobec Litwy, Białorusi i Ukrainy. Więc ten wzór, o którym Pan mówi, to były sprawy społeczne, to były sprawy gospodarcze, to była geopolityka, no i wreszcie to było wyczyszczenie polskiego życia
politycznego z rosyjskiej agentury, bez której miał pełną, i uzależnień agenturalnych, miał pełną świadomość, że nie będzie można skutecznie zbudować niepodległej administracji, niepodległego państwa. Czyli niepodległa znaczy, innymi słowy, suwerenna, w pełni suwerenna na każdym nie, obszarze. Nie, nie, panie profesorze. W tym samym czasie poszczególne republiki sowieckie w Związku Sowieckim deklarowały na ogół ustami lokalnych szefów KGB swoją suwerenność w stosunku do Moskwy. Otóż suwerenność to jest coś, co jest podzielne. Suwerenność może być w różnych aspektach, może być w różnych dziedzinach, a niepodległość jest kategorią niepodzielną. Ona jest albo nie ma. To jest zero-jedynkowe. W momencie, kiedy na terenie Związku Sowieckiego rozpadającego się Litwini zadeklarowali swoją niepodległość, to wysłano tam OMON. A różnica była w tym, że inni deklarowali w Kazachstanie, na Ukrainie i w różnych miejscach deklarowali suwerenność, a Litwini powiedzieli, że chcą być niepodlegli. Jan był niepodległościowcem. Dla Jana Polska niepodległa była celem, niesuwerenna. Ten rząd tak naprawdę bardzo szybko okazało się, że sposób myślenia o obecności Europy, Polski w Europie i w opozycji do Lecha Wałęsy no był drastycznie różny. No, Lech Wałęsa wówczas snuł koncepcję NATO bis, czyli jakiejś szarej strefy pomiędzy Polską a Zachodem. Urzędnicy prezydenta byli bardzo niezadowoleni, kiedy do expose wpisane zostało postulat zmierzania Polski do NATO. Wówczas pan Skubiszewski nie ukrywał swojego rozdrażnienia takimi pomysłami, uważając je za przedwczesne i tak dalej. No, pamiętam dobrze, jak po latach, gdy przypomniałem, że tacy politycy ówczesnej Unii Demokratycznej, jak na przykład pan Janusz Onyszkiewicz, byli bardzo krytyczni wobec pomysłów, to zetknąłem się ze stwierdzeniami, że jest bzdura, nieprawda, kłamstwo i tak dalej. No oczywiście to jest epizod, który Unia Wolności późniejsza bardzo chciała wygumkować ze swojej przeszłości, ale tak było. I w ogóle ten świat myślenia o polityce, który na dworze Lecha Wałęsy sprowadzał się do takich jakichś idiotycznych pomysłów, typu na przykład Jan Paweł zdradził, że przez pewien czas pojawił się pomysł kupienia jakiejś bomby atomowej od Ukrainy. To wszystko był poziom niesłychanie prymitywny i siłą rzeczy im bardziej jak gdyby te nożyce rozwierały się między myśleniem Jana Olszewskiego a takim dosyć, no ja użyję tego słowa, no jednak takim geszefciarskim myśleniem o polityce, jaki cechowała, tutaj to nadawał bardzo szybko Mieczysław Wachowski, krótko mówiąc. No to siłą rzeczy wiadomo było, że do tego zderzenia musi dojść. No i tego zderzenia doszło w trakcie próby przemycenia w traktacie o wycofaniu wojsk sowieckich zapisów o tworzeniu baz polsko, jakichś spółek joint venture, które no, byłyby po prostu czarnymi dziurami w Polsce, przez które można byłoby przerzucać rozmaite rzeczy. No, przecież wtedy krążyły legendy, jak to samoloty Antonow z Niemiec, nabijając kabzę rozmaitym generałom, przywożą w wielkich ilościach kradzione Mercedesy i luksusowe samochody niemieckie, które szybko wjeżdżały do sowieckich baz, tam ginęły, tam już jurysdykcja władz niemieckich się kończyła i stamtąd te samoloty wywoziły te limuzyny dla już określonych nabywców, czy to w Moskwie, czy to w Petersburgu, czy to w Władywostoku. I doskonale pamiętam pierwszy raz tą histerię, którą zdołano wytworzyć wokół tego traktatu. Ja ze zdumieniem oglądałem ludzi, których pamiętałem jako rozsądnych ludzi z czasów podziemia solidarnościowego, którzy wówczas
rozdzielali szaty pod tym, jak nas skompromitował ten Olszewski w ostatniej chwili. Trzeba było to wycofywać, upał się przed Rosjanami, musieliśmy się rumienić, co za absurd. No, ja pamiętam, zrobiłem program na ten temat, kiedy pokazywaliśmy, zadawaliśmy pytanie na chwileczkę, ale czy panowie sobie, mówię o krytykach zachowania Olszewskiego, czy panowie nie widzą żadnych zagrożeń w tworzeniu spółek mieszanych, które miałyby charakter eksterytorialny, bo przecież nie było żadnych złudzeń, że Rosjanie by dążyli do takiego statusu, powołując się na te niejasne przepisy. No i wówczas kiwano głową i mówiono, że no, trzeba wprowadzać wolny rynek. No wówczas ten wolny rynek wyglądał niestety bardzo złowieszczo, a już w wykonaniu takich mieszanych spółek polsko-rosyjskich wyglądałby zatwarzająco. Jan Olszewski miał tyle odwagi, żeby to zastopować. Ja nie chcę wchodzić w spory. Tylko jedno, tylko dodatek, taki merytoryczny, bo o tym się zapomina, a no, to ma interesujące znaczenie. To prawda, że dominanta geopolityczna, finansowa i tak dalej to były spółki, ale był jeszcze jeden element. Była obowiązek zbudowania tysięcy mieszkań dla kadry oficerskiej rosyjskiej, która z Polski miała być, tak powiem, miała wyjść i w Okręgu Królewieckim, to my, Polska, mieliśmy Rosjanom te domy zbudować. To też w tym traktacie było zagwarantowane, w traktacie, który został, tak powiem, odrzucony na skutek sprzeciwu rządu. Co zresztą było o tyle oburzające, że nie było podobnych klauzul ani w umowie pomiędzy Republiką Czechosłowacką wówczas, bo na terenie Czech też stacjonowały oddziały rosyjskie, ani na terenie, ani między państwem węgierskim a państwem rosyjskim. Więc Polska, ani w NRD. Więc Polska, kraj, który nieporównywalnie więcej ucierpiał od Czech i Węgier, od państwa sowieckiego, które przecież wymordowało tysiące naszych patriotów, dziesiątki tysięcy, miało jeszcze płacić okupantowi za to, że łaskawie opuszcza swój teren. No to nawet w Węgrzech, które wówczas przecież tą umowę w tym samym czasie zawierano, no nie były jakimś krajem znanym z bardzo wyrazistych tradycji antykomunistycznych, no jednak nikomu to do głowy nie przyszło, a kancelaria Lecha Wałęsy chciała zaakceptować coś takiego. Czyli tak jak mówiłem, tutaj spór terminologiczny, nie wchodząc w to, co mówił pan redaktor, to byłoby takim wyznacznikiem suwerenności, jak domniemywam wtedy. Natomiast chciałbym o inną rzecz spytać już zupełnie na poważnie, mianowicie to też wybrzmiało wypowiedzi pana ministra, kwestia tego, co nazwałbym słuchem społecznym. I nie ulega wątpliwości, biorąc pod uwagę te rozwiązania natury prawnej wprowadzone tutaj za czasów rządu, że ten element się pojawia. Czy ten wątek można byłoby dopowiedzieć, rozwinąć? Bardzo proszę. Przede wszystkim chcę powiedzieć rzecz, która dla mnie osobiście jest ważna, ale w tej sprawie zgadzaliśmy się absolutnie z panem premierem. Często wywodzi się ten wątek, tą wrażliwość społeczną Jana Olszewskiego z jego tej zakorzenienia w tradycji PPS-owskiej. Otóż zdecydowanie temu wobec tego protestuję. Ja się wywodzę z tradycji Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i, jeżeli można powiedzieć, nie tyle endecji, ile Dmowskiego. I chcę powiedzieć, że Narodowa Partia Robotnicza i tradycja socjalnego zrozumienia obowiązku uobywatelnienia rzesz zarówno wiejskich, jak i pracowniczych była tożsama, wspólna obu nurtom polskiej myśli niepodległościowej, zarówno PPS-owskiemu, jak i narodowemu. I rozumieliśmy się w tej sprawie absolutnie bez żadnych kłopotów, dlatego że to nie był problem socjotechniki. To był problem zrozumienia tego, że naród, struktura społeczna oparta na niesprawiedliwości społecznej jest kontrproduktywna wobec możliwości budowy państwa niepodległego. Państwo niepodległe musi być oparte na zmyśle obywatelskim, czyli na
uprawnieniu każdego obywatela do równości, nie tylko wobec prawa, ale równości wobec szansy tworzenia własnej pomyślności. Ale tak, ale to był fundament jego myślenia. Sprawiedliwość społeczna jako baza państwa niepodległego. Przywiązywał do tego olbrzymią uwagę. Innymi słowy, bez tego niepodległości się nie dopracuje. W ogóle tamte lata, ja wspominam ten okres lat 90-91, był takim okresem gigantycznego infantylizacji ludzi, którzy wydawało się często mieli ładne życiorysy. To był okres, kiedy Bujak przepraszał za sejdalność w rozmowie z byłym dziennikarzem, w którym ludzie mający zasługi wpadali w taki ton mówienia o pewnych skomplikowanych procesach w lekceważący sposób. Mówili właśnie, że pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej. I to był czas, w którym zanikło mówienie o pewnych rzeczach serio. Znaczy te rozmaite mody europejskie, ten... No, pamiętam dobrze takie pomysły, że w ogóle że po co nam armia, bo przecież już nie trzeba... No, wszystko się skończyło dobrze, prawda? Związku Radzieckiego nie ma, zmierzamy ku Zachodowi i tak dalej. To było dla mnie jedno z najbardziej przerażających doświadczeń. No, wówczas też pamiętam takim momentem, pamiętam była ta sytuacja, w której robiliśmy z Jackiem Kurskim program o sprzedaży legitymacji Sejdalności i my spotykaliśmy wówczas bardzo dużo osób, to w ogóle nie bardzo rozumiało, o co chodzi. Pamiętam taką wypowiedź jednego działacza Solidarności z ładną podziemną kartą, który mówił, no ale na chwileczkę, no to była jego legitymacja, no to mógł sprzedać. No. Znaczy, wydawałoby się, że na te 10 milionów, no chociaż spośród tych posłów, którzy przeszli przez tą epopeę Solidarności podziemną, no powinien się ktoś oburzyć. Pamiętam, że wówczas w Sejmie oburzyły się 3 osoby, znaczy w różnym stopniu. To znaczy to był Lech Kaczyński, znaczy tych, których spotkałem, Zbigniew Romaszewski i Ryszard Bugaj, co mu przynosi chluby akurat. Potem, powiem wspomnienie, które pamiętam. Spotkałem wówczas, nie pamiętam, czy on był posłem, czy kimś, pana Szkaratka, który był działaczem podziemia solidarnościowego. Nie był posłem, ale z jakiegoś powodu w Sejmie był. Ja pamiętam, że z nim rozmawiałem i pamiętam, że on nie bardzo mógł zrozumieć, o co mi chodzi z tą legitymacją. No, bo jak no miał, no to było coś. Ja akurat w tym ruchu, wówczas miałem 26 lat, w tym ruchu Solidarności byłem, no nie wiem, w 14 albo 19 rzędzie. I ja robiłem oczy jak spotki, kiedy widziałem ludzi o ładnym, solidarnościowym życiorysie, którzy patrzyli z kolei na mnie zdziwieni, o co mi chodzi z tą legitymacją Solidarności. Przecież, no co, aukcja. O, jeszcze czasami używano argumentu, że no to przecież sprzedane zostało na aukcji charytatywnej, prawda? I to miało niby rozwiązywać żadne. Więc ten okres lat 90-92 to był okres, w którym doszło do jakiegoś ogólnego zdziecinienia. Znaczy wtedy ten język serio mówienia o takich wartościach jak suwerenność czy niepodległość był wówczas nagle demodé jakimś... Tak. To był jakiś koszmar, który się wówczas dział. Sprawiedliwością społeczną jest to tak, że to było sformułowanie, którego używali komuniści przez cały okres PRL-u i odbierając mu rzeczywistą wartość i rzeczywiste znaczenie. Tak jak zresztą z wieloma innymi określeniami i pojęciami zakłamywali je i przywrócenie właściwej wagi i znaczenia temu
no, wymagało pewnego wysiłku, o, tak bym to powiedział, ale też i pewnej odwagi, powiedziałbym, politycznej czy w sensie publicznym. Dlatego, że no, przywracanie właściwego znaczenia zawłaszczonym przez komunistów pojęciom wymaga stanięcia czasem, czy nawet często, wbrew powszechnemu oczekiwaniu, bo to trzeba przekonać, bo to trzeba powiedzieć, co za tym tak naprawdę stoi, za tą, w tym przypadku, sprawiedliwością społeczną. Ja może powiem jeszcze coś takiego, co może wykracza trochę w bok, ale może jednak. 89 rok, 90, początek lat 90. to jest w Europie, szerzej, poza Polską, w Europie schyłek czy koniec tradycyjnych konotacji politycznych, czy tradycyjnych odniesień ideowo-politycznych. To w tamtych czasach ostatecznie okazało się, że chrześcijańska demokracja to może niekoniecznie musi być chrześcijańska, bo może być muzułmańska i niekoniecznie musi być, niekoniecznie musi być demokracją. Prawda? To w tamtych czasach we Włoszech załamała się absolutnie tradycyjna scena polityczna, gdzie byli socjaliści, chadecy, prawda? I nagle pojawiła się partia pod nazwą Gałązka Drzewa Oliwnego i parę jeszcze innych podobnych nazw. Dlaczego? Dlatego, że straciły swoją nośność, straciły swoją zawartość intelektualną i emocjonalną te pojęcia, które były używane w polityce czy w organizowaniu życia politycznego do tamtej pory. I na to się nałożyło, nakładało się to, co działo się w Polsce, w polskim rodzącym się życiu politycznym. I to oznaczało, że uprawianie polityki w Polsce wymagało innego podejścia. Wymagało praktycznego podejścia i oparcia się na fundamentalnych wartościach. Na fundamentalnych wartościach, takich jak naród jako wartość, niepodległość jako wartość, religia jako wartość. No i stąd te konotacje, prawda, prawica, lewica, one były znaczy na nowo kształtowane. Nie to, że zanegowane, ale na nowo kształtowane. Jan Olszewski w tym chaosie intelektualno-ideowym zachowywał absolutną jasność. Dla niego wyznacznikiem było niepodległe polskie państwo. Czyli to był powrót do podstawowych znaczeń i to jest najistotniejsze. Przy czym na co chciałbym jeszcze, o co jeszcze chciałbym prosić? Z tym się wiązało. To znaczy, to jest też, przepraszam bardzo, to jest też rozumienie imponderabiliów, bo chyba do tego się sprowadza. Ale przede wszystkim właśnie realizm, ale przede wszystkim zrozumienie, jakie są źródła tego zamętu, co się naprawdę dzieje, a co to znaczy pierestrojka? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Jak się rodzi ten sojusz rosyjsko-niemiecki? Co jest celem rozbicia tej sceny politycznej i zastąpienia chadecji przez drzewo oliwne? Celem jest zniszczenie struktur w ówczesnej Europie po to, by wyrzucić siły amerykańskie z Europy i móc zdominować całą Europę, nie tylko Europę Środkową. To był po prostu, oddajemy pozornie, tak jak w roku 1917, połowę naszego europejskiego imperium po to, żeby w następnym ruchu zdobyć całość. Wtedy ten następny ruch załamał się podczas Bitwy Warszawskiej. Polska stanowiła barierę, którą wojska Tuchaczewskiego dążące do opanowania Niemiec i reszty Europy nigdy nie przeszły. Dla Jana Olszewskiego zadaniem fundamentalnym było powtórzenie, choć w innym wymiarze, postawienia tej bariery, która nie dopuści do sojuszu rosyjsko-niemieckiego i nie dopuści do pokojowego przejęcia i zdominowania całej Europy. To była jego prawa.
prawdziwa myśl polityczna, dlatego rozumiał cały ten bałagan i postanowił przeciwstawić mu formację niepodległościową. I jak na razie ciągle nam się to jeszcze udaje. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale wydaje się, że jesteśmy na nie najgorszej drodze. Chociaż tak realistycznie czytał znaki czasu. Chociaż linia tego polityczno-ideowego frontu, na nowo zarysowanego, ona dzisiaj jest bardzo jasna. Ten taki, można by powiedzieć, możemy użyć słowa, bałagan ideowy, ten postmodernistyczny, jak to się czasem teraz mówi, kształt życia politycznego, ideowego, ponadnarodowe podejście do organizacji bytów politycznych. Mamy z tym do czynienia. Mamy z tym do czynienia w Europie, a to podejście poprzez podmiotowość państwa narodowego, niepodległego państwa narodowego, jest zagrożeniem. Zagrożeniem dla tego nurtu ideowo-politycznego, który sam z siebie nie chce nazywać, bo nie chce się dookreślić. Nie chce się dookreślić w ten sposób, ale jest realnym zagrożeniem i to jest źródło fundamentalne, najważniejsze źródło sporów politycznych w dzisiejszej Europie i o kształt Europy. Jan Olszewski był w pełni świadomy tego. Jeszcze, niestety za 5 minut będę musiał wyjść, za Państwa przepraszam i moich prelegentów. Ale ten okres jest dosyć ciekawy, bo on nie został dobrze opisany tak naprawdę. I no dobrze, za mało. Ale na przykład z perspektywy czasu pamiętam jeszcze jedno zjawisko, na tle którego Jan Olszewski i środowisko jego rządu było tak gdyby pozytywnym punktem odniesienia. To było zjawisko, które ja obserwowałem jako młody człowiek, który oglądał, no siłą rzeczy miałem 26 lat wtedy, 27 dokładnie, i przyglądałem się środowisku dwóch partii, które wydawały się, że są na fali wznoszącej. To było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i Konfederacja Polski Niepodległej. Z wielu powodów, z KPN-em jakoś pomagałem w kampanii w 89. I wówczas obserwowałem dwa zjawiska, to znaczy, że to starsze pokolenie właśnie ZHN-owskie, tu z wyjątkiem panów Maciejewicza i Naimskiego, jak gdyby zawiesiło na kołku potrzebę pracy formacyjnej nad tymi młodymi ludźmi, co ja z kolei jako ktoś otałem o ruchu Najpolski, o samokształceniowe, było dla mnie zapowiedzią jakiegoś końca niedobrego obu grupowań. Właśnie wówczas była taka formuła takich jakichś bankietów bardzo częstych, których ja w pewnym momencie pamiętam, szeptałem do mojego przyjaciela, że tutaj wśród tej młodej grupy, którzy potem utonęli w jakichś biznesach rozmaitych, stworzyła się taka aura, że nie ma momentu na to, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach serio. O niepodległości, o suwerenności, o geopolityce, o kształcie państwa. Tylko jak gdyby uznano, że jesteśmy w tym ZHN albo jesteśmy w KPN, to nam daje z samej definicji, jak gdyby, że jesteśmy czy to katolicy, czy to niepodległościowi, prawda? I to spowodowało, że w obu tych partiach 4 czerwca doprowadził to tak naprawdę. No te obie partie straciły duszę wtedy. W różnym stopniu oczywiście, bo mam na przykład Marek Jurek do dzisiaj zachowuje pion. Natomiast pamiętam świat takich właśnie polityków, no,
co tu daleko szukać. No Sławomir Neumann, taki najbardziej agresywny polityk Platformy, właśnie wywodzi się z tamtego KPN-u, z tego ducha takiego właśnie, no czy się stoi, czy się leży, tytuł niepodległościowca nam się należy, prawda, no, jak powiedziałbym. Więc tamten okres był nie tylko właśnie tym okresem, o którym mówiłem, tej infantylizacji u starszego pokolenia, ale jedno z drugim się wiązało, ponieważ to starsze pokolenie, które dostało tą niepodległość dosyć no, bez przelewu krwi, prawda, to nagle uznało, że czas teraz rzucić się w takie politykierstwo dosyć tanie, dosyć mało wyrafinowane. No a skoro jak rzucili się w to politykierstwo, no już nie mieli czasu, żeby kształtować to młodsze pokolenie, czy to ZHN-u, czy to KPN-u. I to się skończyło bardzo źle. Powiem szczerze, że moja perspektywa rzeczywiście diagnozy tej sytuacji jest zupełnie inna. Być może dlatego, że byłem trochę bliżej, będąc trochę starszy od pana redaktora, ale nie tak znowu dużo. No ale jednak te 14 lat czy 12 lat starszy, że to zupełnie inaczej widziałem. Załamanie obu tych formacji było związane nie z brakiem pracy formacyjnej, tylko z tym, że przywódcy obu tych formacji opowiedzieli się przeciwko niepodległości, akceptując nocną zmianę. Moment. I wprowadzając do środowisk kierowniczych obu tych partii, które, że tak powiem, zaakceptowały obalenie rządu Jana Olszewskiego i zaakceptowały nowe rządy pani Suchockiej i tak dalej, wprowadzając po prostu wewnętrzną konflikt sumienia i niezdolność dostosowania wielkich ideałów do niskiej praktyki po prostu, tworząc wewnętrzny konflikt moralny, który zniszczył tych ludzi. Panie pośle, dlatego stąd to się wzięło, a nie z braku pracy informacyjnej. Jedno drugiemu nie przeszkadzało. Więc ja, no okej, okay, dobrze. Okej, okay, za tym zaskoczę. Ja już muszę się Państwu, przepraszam, że nie będę mógł odpowiedzieć na pytania. Niestety obowiązki mnie nie wzywają do mowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. No to już wkraczalibyśmy na zupełnie inną płaszczyznę, ponieważ wątków jest dużo, a mówimy o fenomenie Jana Olszewskiego, to chciałbym podsumowująco prosić o jeszcze jeden element, który myślę, że też trzeba tutaj uwzględnić. O rozumienie, bo to wypływa również z wypowiedzi panów, o rozumienie przez Jana Olszewskiego też pojęcia sumienia wodnego, racji stanu. No cóż, racja stanu była pojęciem, które często się przewijało, ale oczywiście Jan Olszewski może go nie używał, jak w ogóle nie lubił używać słów, że tak powiem, które można by nazwać pompatycznymi takimi, że tak powiem, tak. Więc był od tego daleki, właśnie raczej starał się podejmować decyzje konkretne, praktyczne, z których wynikała polska racja, stanu. Racją stanu była niepodległość państwa. Nie ma możliwości budowy państwa bez oparcia go na sprawiedliwości społecznej, na sile militarnej, na korzystnym i zdolnym zabezpieczyć byt niepodległy, układzie geopolitycznym, wreszcie na silnej gospodarce, na suwerenności energetycznej w tym wypadku, bo ona odgrywała w polityce Federacji Rosyjskiej istotną funkcję atakującą, ale wreszcie powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach, na, jeżeli tak można powiedzieć, suwerenności tożsamościowej niszczonej wówczas przez media nie mniej głęboko i skutecznie, a nawet bardziej głęboko i skutecznie niż obecnie. Chcę Państwu wszystkim uświadomić, że w tamtym czasie była jedna normalna gazeta, to był Nowy Świat, prawda? I tygodnik Solidarność, który był po prostu bardzo, bardzo ograniczonym w sensie upowszechniania, poza kilkoma gazetami podziemnymi,
podziemnymi, które jeszcze jakoś tam kontynuowały, ale w bardzo ograniczonym sposobie swoje bytowanie. Media zostały w 99% zdominowane przez kierownictwa składające się z ludzi uwikłanych agenturalnie, podobnie jak kierownictwa ówczesnych partii politycznych, w tym klubów parlamentarnych, większości, nie wszystkie, ale większości klubów parlamentarnych. To rozstrzygnęło na przykład przy nocnej zmianie. Bez tych dwóch narzędzi nocna zmiana byłaby w ogóle niemożliwa. Ona się dokonała właśnie dlatego, bo przecież jaka była racja, która sprawiła, że nagle zwołano posiedzenie nocne, prawda, na którym pan prezydent Wałęsa postawił i wymusił to głosowanie we współpracy oczywiście, ale znamy zaplecze nocnej zmiany. Wiemy, jak w tym saloniku, kto decydował w tym saloniku, kto rozdawał karty w tym saloniku, kto witał wchodzących posłów sformułowaniem zdrastwujcia, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Zaplecze tej nocnej zmiany było w rękach właśnie takich ludzi. Bez uwarunkowań agenturalnych to byłoby absolutnie niemożliwe. Dlatego nie spierając się o wagę i miejsce w hierarchii ważności sprawy lustracyjnej, twierdzę, że była ona niezbędnym elementem rządu Jana Olszewskiego. Przecież jemu proponowano kompromis. Gdyby odstąpił od lustracji, ostatnie 3 tygodnie istnienia gabinetu Jana Olszewskiego to były 3 tygodnie negocjacji, gdzie na stole leżała właśnie sprawa lustracji i odwołania kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właśnie ze względu na przygotowanie projektu lustracyjnego. Wtedy być może Jan Olszewski mógłby pozostać premierem, tylko on wiedział, że byłby nie premierem, ale listkiem figowym dla zupełnie innej rzeczywistości, która nie była tego warta, bo nie dawała szansy rzeczywiście budowy niepodległego państwa polskiego. A nawet upadek rządu, ale z przekazem programowym, jasnym i oczywistym, dawał perspektywę budowy formacji niepodległościowej, która prędzej czy później do władzy dojdzie. Taki był rachunek, który dokonywał wtedy Jan Olszewski i on się okazał rachunkiem racjonalnym. I nie rezygnował. Jan Olszewski nie rezygnował. Racją stanu dla premiera Olszewskiego była odbudowa niepodległego państwa. Ruch Odbudowy Polski w nazwie to ma. To jest twór Jana Olszewskiego. Można powiedzieć, że powiem tak. Ja nie pamiętam, żeby, może po prostu nie słyszałem, Jan Olszewski nie używał pojęcia racja stanu. On wyrażał rację stanu. I swoim działaniem, swoją postawą, swoimi wypowiedziami, a propozycjami, swoim życiem. I to jest, w nim jest ta racja stanu i warto to pamiętać. Bardzo. Bardzo dziękuję. Trudno wymyślić lepsze podsumowanie tego, o czym mówimy, bo ilość wątków, która musiałaby się tutaj pojawić, ona wykracza poza możliwości czasowe takiego w sumie skromnego spotkania. W każdym razie sądzę, że fenomen Jana Olszewskiego został na pewno w jakimś stopniu przybliżony, że wiemy więcej. Wiemy więcej z punktu widzenia wprawdzie subiektywnego, ale ludzi, którzy byli blisko, znali nieżyjącego premiera, wiedzą więcej i mogli się tą wiedzą podzielić. Ja żałuję, że no niestety nie mamy czasu na wymianę zdań z salą. Bardzo panom dziękuję. Myślę, że jeszcze raz podkreślam, że jest to ważne dla lepszego zrozumienia i samej postaci, ale też i historii Polski. Dziękuję bardzo.